wspomnienia na pewno są związane z korytarzami, dlatego że pamiętam zarówno pracę naukową w ramach Zakładu Immunologii Klinicznej, gdzie z żelem po elektroforezie biegałem z jednej strony szpitala do drugiej. To wyglądało troszeczkę jakbym biegł właśnie z taką drżącą galaretką, żeby zrobić zdjęcie. Oczywiście to zdjęcie było w ciemni, ale też pamiętam pracę i to była praca popołudniami. Przed południem, już po stażu, pracowałem w ramach wolontariatu w klinice kardiologii, chcąc wtedy być kardiologiem. Także doskonale pamiętam, że przed południem tym samym korytarzem z pacjentem na konsultację jechałem, po południu z tym drżącym żelem, galaretką biegłem, żeby zrobić elektroforezę w klinice nefrologii. Piwnice straszące w nocy, no, które tętnią życiem również w nocy. Także tutaj zarówno jest ruch pacjentów, ruch ten specjalistyczny lekarzy, ruch laborantów, który no, potrafi być zaskakujący, bo potrafi to być ciemno w okolicach północy, no, przechodzą osoby, które no, nie wiemy co do końca tutaj robią, czy robią poważne rzeczy medyczne, czy po prostu zabłądziły. Czasami naprawdę o północy, jak kończyliśmy czy doświadczenia, no to z pewnym takim dreszczykiem przechodziliśmy między tymi pomieszczeniami, no niestety czasami się gubiąc, dlatego że dla młodej osoby ten szpital no, stanowi pewne wyzwanie pod kątem logistyki poruszania się, no teraz to dla mnie jest wszystko oczywiste, chociaż nadal wielokrotnie na złym poziomie skręcam do wyjścia, myląc niski parter z poziomem minus jeden, żeby przejść w kierunku kliniki pulmonologii. No teraz można skręcić z tych korytarzy, żeby wejść w zupełnie nowy świat. Świat bardzo nowoczesnej medycyny, badań klinicznych, co jeszcze 2 lata temu, jak pierwszy raz z dyrektorami szpitali tu przychodziliśmy, wiedząc, że będzie zlokalizowana jednostka Centrum Wsparcia Badań Klinicznych wraz z oddziałem, w którym prowadzimy pierwsze fazy badań klinicznych, no wydawało nam się to niemożliwe. To były magazyny. No, trudno było sobie wyobrazić, że da się tu stworzyć taką przestrzeń, którą za chwilę też rozszerzymy o dostępność do biobanku, także medycyna to jest medycyna przyszłości, którą tutaj realizujemy, jakby rozwijając tą misję, ten mikroświat, tym razem już Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4.